Kochani, jest godzina 16:30, kiedy zabieram się za nagrywanie tego odcinka. 18 marca. Mam nadzieję, że kiedy wrzucam ten film, jest jeszcze 18 marca w dalszym ciągu. Zależy mi bardzo, żeby właśnie tego dnia film pojawił się na kanale, więc mam nadzieję, że udało mi się to zrobić. Jeśli nie, to wybaczcie mi. Dlaczego tak bardzo zależy mi na tej dacie? Otóż dokładnie 6 lat temu, 18 marca 2015 roku, matka pewnego nastolatka z Francji, którego historię chciałabym wam dziś opowiedzieć, zgłosiła jego zaginięcie na policji. Bardzo chciałam, żeby film pojawił się w rocznicę jego zaginięcia. Mam nadzieję, że mi się to udało. Jeśli chodzi o dzisiejszą sprawę, to pewną barierą w zbieraniu informacji stanowił fakt, że ta historia wydarzyła się we Francji. Dlatego i źródła były głównie po francusku i z tego też względu opierałam się przede wszystkim na materiałach tłumaczonych w tłumaczu, więc po prostu nie jestem w stanie być całkowicie pewna, że udało mi się to zrozumieć, tak jak przetłumaczyć, tak jak to rzeczywiście było. Znalazłam również film dokumentalny, niestety on również był po francusku, nie znalazłam wersji po angielsku i też skorzystałam z automatycznego tłumaczenia, więc mam nadzieję, że z tego powodu nie pojawią się tu jakieś poważne nieścisłości. Zostawię natomiast link do tego filmu, znajdziecie go oczywiście w opisie. Jeśli ktoś z was zna język francuski i będzie miał ochotę obejrzeć ten film, zauważy na przykład w moim filmie jakieś niepoprawnie przetłumaczone rzeczy, to bardzo proszę o komentarz, bo tak jak mówię, polegałam wyłącznie na tłumaczu automatycznym. A póki co zapraszam na dzisiejszy odcinek. Luc Tronche urodził się 18 kwietnia 1999 roku i jeśli żyje, to za miesiąc skończy 22 lata. Jego rodzice Natalie i Eric z zawodu inżynierowie specjalizujący się w zagadnieniu pozyskiwania energii atomowej mieli jeszcze oprócz niego dwóch synów. Najstarszego Valentina, który ma obecnie 23 lata oraz najmłodszego Artura, obecnie 15-letniego. W 2015 roku mieli odpowiednio 17 i 9 lat. Luc był radosnym, sympatycznym i wesołym chłopcem, który bardzo kochał zwierzęta. Marzył o tym, by w przyszłości zostać weterynarzem. Był on osobą bardzo odpowiedzialną i zawsze można było na nim polegać. Chętnie pomagał rodzicom i przyjaciołom i nigdy nie składał też obietnic bez pokrycia. Jeśli coś obiecał, zawsze dotrzymywał słowa, był również harcerzem, co sprawiało mu też wiele radości i prawdopodobnie właśnie z harcerstwa wyniósł też wiele wartości, które później wykorzystywał w swoim życiu. Luc nigdy nie skarżył się na jakiekolwiek problemy, czy to w domu, czy też w szkole. Nie ma również informacji o tym, by miał jakiekolwiek problemy emocjonalne, czy też inne związane na przykład z okresem dojrzewania. W 2014 roku chłopak rozpoczął naukę w pierwszej klasie szkoły średniej imienia Alberta Einsteina. I według nauczycieli był dobrym uczniem i bardzo pragnął w przyszłości zostać weterynarzem. Bardzo pasjonował się również sportem, należał do klubu pływackiego i grał też w badmintona. Luc nie należał jednak do tych nastolatków, którzy całymi godzinami wpatrują się w ekrany swoich telefonów komórkowych czy komputerów. Lubił aktywnie spędzać czas. Jedyną platformą, z której w miarę regularnie korzystał, był Snapchat. Wcześniej posiadał on również konto na Facebooku, jednak z tego co wiemy, to usunął je po tym, jak ktoś włamał się na jego konto i je przejął. Nie wiadomo jednak, kiedy do tego zdarzenia dokładnie doszło, kto był za to odpowiedzialny i przez jak długi czas Luc nie korzystał już z Facebooka. Zimą 2015 roku rodzina wybrała się na kilka dni w góry, gdzie spędzali czas jeżdżąc na nartach. Według ojca chłopaka jazda na nartach należała też do jednego z ulubionych sportów Lucasa, jednak tamten wyjazd nie sprawiał mu tyle radości, co poprzednie wyjazdy. Ojciec zauważył również, że jego średni syn wydaje się być nieco bardziej wyciszony i wycofany niż zwykle.
Miał mieć również, w ostatnim czasie miał mieć również problemy ze snem i apetytem, jednakże w marcu chłopak już był w lepszym nastroju, wrócił mu również apetyt oraz poczucie humoru. Przestał mieć również problemy ze snem. I wiosną 2015 roku rodzina chłopaka planowała wspólną podróż do Stanów Zjednoczonych. Nie zdążyli się jednak na nią wybrać. W sobotę 14 marca 2015 roku rodzinę odwiedzili krewni. Luke spędził większość tamtego dnia w towarzystwie swojego kuzyna, z którym bardzo lubił spędzać czas. I w sobotę wieczorem Luke udał się z grupą harcerzy na wycieczkę i spędził na tej wycieczce noc z soboty na niedzielę oraz całą niedzielę. Harcerze byli oczywiście ze swoimi opiekunami, nocowali gdzieś w pobliżu średniowiecznych ruin i chłopak wrócił z tej wycieczki zachwycony. I w poniedziałek oraz we wtorek, czyli 16 i 17 marca, Luke poszedł do szkoły, a dodatkowo we wtorkowe popołudnie udał się jeszcze na halę sportową, by pograć w badmintona. Podobno na treningu pojawiła się jakaś nowa osoba, z którą chłopak natychmiast znalazł wspólny język. Niestety nie wiem, czy był to jego rówieśnik, czy może ktoś starszy. Nic nie wiadomo na temat tej osoby. Nie wiem też nawet, jakiej płci była ta osoba. Dokładnie 6 lat temu, 18 marca 2015 roku, była piękna wiosenna pogoda. Chłopcy udali się do swoich szkół, a rodzice do pracy. Mama odwiozła Luka do szkoły, wysiadł z jej samochodu o 7:45. Chłopak uczestniczył we wszystkich zajęciach szkolnych tamtego dnia i według kolegów był tamtego dnia w świetnym humorze. W tę środę chłopak miał tylko kilka lekcji i wrócił do domu bardzo wczesnym popołudniem, około godziny 12:20. 12:30. I po powrocie ze szkoły zjadł obiad i w tym czasie opiekunka zajmująca się jego młodszym bratem Arturem przygotowywała chłopca na wyjście, na przyjęcie urodzinowe, na które miała go zabrać. Niania zapytała Valentina, czyli najstarszego brata, czy chciałby pójść z nimi na to przyjęcie. Ten odmówił, jednak Luke powiedział, że on pójdzie z Arturem na urodziny. I Luke poszedł nawet do sklepu, by kupić prezent dla kolegi swojego brata. Mama zostawiła im na ten cel 20 euro i wiadomo, że z tych 20 euro Luke wydał 7, pozostało mu 13 euro reszty i te pieniądze miał po prostu przy sobie. Luke i Artur wrócili z tego przyjęcia do domu około godziny 15 i wkrótce potem niania zabrała Artura i udała się z nim do swojego domu. Valentin w tym czasie grał w jakąś grę komputerową i skończył grać około godziny 16, po czym zszedł na dół na parter do kuchni, by coś zjeść. I przez okno zauważył Luka, swojego brata. Chłopak znajdował się w ogrodzie i rozmawiał przez telefon. Wyglądało to tak, jakby wyszedł z domu po to, by jego starszy brat nie słyszał jego rozmowy. Być może skrywał jakąś tajemnicę. I przed godziną 17 bracia zaczynają przygotowywać się do wyjścia na przystanek autobusowy znajdujący się na moście Szumana, z którego mają dojechać na basen. Valentin wychodzi z domu około godziny 17:05, bierze swoją hulajnogę i jedzie na niej w kierunku przystanku. I zazwyczaj chłopcy wychodzili przed godziną 17, jednak tego dnia troszkę opóźniły się ich przygotowania, wyszli parę minut później. Ale Valentin wyszedł z domu, motywując też swojego brata, by ten się pospieszył i Luke mówi mu, że zaraz go dogoni. Zatem Valentin udaje się w drogę na przystanek, będąc przekonanym, że Luke weźmie swoją hulajnogę i wkrótce go dogoni. W tamtej chwili Luke pakował jeszcze swoje rzeczy, które zazwyczaj zabierał na basen. Lukas był widziany, kiedy wychodził z domu około godziny 17:10 i zamknął drzwi na klucz. O godzinie 17:30 Valentin zadzwonił do brata, niepokojąc się, że ten nie zdąży na autobus. Telefon Lukasa był jednak wyłączony. 4 minuty później Valentin zadzwonił ponownie i znowu telefon brata był wyłączony. Później okazało się, że aparat został wyłączony o godzinie 17:14.
tamtej chwili rodzina Lukasa straciła z nim kontakt. Telefon nigdy więcej nie został włączony. Valentin uznał, że bateria w telefonie jego brata rozładowała się i być może chłopak stwierdził, że tego dnia po prostu nie pojedzie na basen. Być może przygotowania zajęły mu więcej czasu niż przypuszczał i dlatego postanowił zostać w domu. Tak pomyślał Valentin. Następnie wsiadł do autobusu i ruszył w drogę na basen. O godzinie 20:00 Natalie, mama chłopców, przyjechała na przystanek autobusowy, by odebrać ich po powrocie z basenu. Zdziwiła się, gdy zobaczyła jedynie Valentina, zapytała, gdzie jest Luke, i syn odpowiedział, że jego młodszy brat został w domu. Jednak kobieta powiedziała, że wróciła z pracy 2 godziny wcześniej i nikogo tam nie zastała. Valentin nikogo wcześniej nie poinformował, że Luke nie pojawił się na przystanku, ponieważ był przekonany, że brat po prostu spóźnił się na autobus i został w domu. Matka natychmiast obdzwoniła szpitale, by sprawdzić, czy syn nie był ofiarą jakiegoś wypadku. Jednak nic takiego nie miało miejsca. Nikt z przyjaciół chłopaka nie wiedział też nic na temat tego, gdzie może on przebywać. Natalie zadzwoniła też do najlepszego przyjaciela Luka, czyli nastolatka o imieniu Matisse, i on również nie wiedział, gdzie może znajdować się Luke. Z tego względu mama uznała, że jedyną rzeczą, jaką może teraz zrobić, jest natychmiastowe zgłoszenie zaginięcia syna na policji. Okazało się, że w domu znajduje się czepek, ręcznik i inne przedmioty, które chłopak zawsze zabierał na lekcje pływania. I było to bardzo dziwne, ponieważ Valentin widział, jak brat pakuje te rzeczy do torby. Nie było natomiast właśnie tej torby, do której je wtedy pakował. W pokoju Luke pozostawił również swoje dokumenty oraz wszystkie pieniądze, około 120 euro. Miał natomiast przy sobie 13 euro, które pozostały mu z kwoty, którą mama zostawiła tamtego dnia na zakup prezentu dla kolegi Artura. Co bardzo dziwne, w pokoju Luka znajdowały się również jego klucze. Być może drzwi tylko się zatrzaskiwały, a może były to jakieś inne dodatkowe klucze, niekoniecznie do domu, nie jest to po prostu nigdzie wyjaśnione. Pierwsze poszukiwania matka prowadziła samodzielnie, ponieważ jej mąż był w tamtym czasie jeszcze w pracy. Wrócił do domu około godziny 23:00 i wtedy dowiedział się, że jego średni syn wyszedł z domu na basen, ale nigdy na te zajęcia nie dotarł. O godzinie 20:30 Natalie pojawiła się na miejscowym komisariacie policji, by zgłosić zaginięcie syna. Była bardzo dokładnie przesłuchiwana i z tego, co powiedziała policjantom, wynikało, że jej syn jest bardzo odpowiedzialny i nie uciekłby z domu. Był grzeczny i spokojny, dlatego policjanci założyli, że może mu grozić jakieś niebezpieczeństwo. O godzinie 20:30 policjanci wyruszyli na poszukiwania spod domu Trąszów. Natalie w tym czasie cały czas składała jeszcze zeznania. Policjanci obawiali się, że chłopak mógł udać się w kierunku gór i lasów i tam mogło dojść do jakiegoś wypadku, po którym Luke potrzebował pomocy. Było ciemno i zimno, dlatego należało jak najszybciej odnaleźć nastolatka i udzielić mu stosownej pomocy. Jedną z pasji Luka było także zbieranie wyjątkowych kamieni, dlatego rodzice uważali, że być może poszedł właśnie na poszukiwania nowych egzemplarzy do swojej kolekcji. Policjanci początkowo uznali, że Valentin nie mówi prawdy. Przypuszczali, że doszło do sprzeczki między nim a Lukiem i w wyniku tej sprzeczki chłopak stracił życie. Jednak mimo 6 dni przesłuchań, którym poddano chłopaka, nie udało się znaleźć w jego zeznaniach żadnych nieścisłości. Monitoring miejski również potwierdził jego zeznania, a ponadto Luke był widziany żywy po godzinie 17:00. Kolejnego dnia wszyscy okoliczni mieszkańcy wiedzieli już o zaginięciu chłopaka. Pojawili się zatem świadkowie, którzy powiedzieli policjantom, że go widzieli w dniu jego zaginięcia. Sąsiadka, która tamtego popołudnia siedziała na tarasie i szyła coś lub haftowała, zauważyła Lukasa idącego w kierunku winiarni. Było to w przeciwnym kierunku do przystanku autobusowego. Nie miał on przy sobie hulajnogi i według sąsiadki miał na sobie szarą kurtkę,
Miał też przy sobie granatową torbę w hawajskie kwiaty i ten opis idealnie pasował do zaginionego Luka. Rzeczywiście posiadał on taką kurtkę, a torbę w taki wzór zazwyczaj zabierał na basen i w istocie torba zgodna z takim opisem zniknęła z domu. Natomiast w domu znajdowały się, jak wcześniej powiedziałam, jego wszystkie przybory na basen. Sąsiadka była absolutnie przekonana, że tamtego wieczoru widziała właśnie Luka. Policjanci po tym zdarzeniu zabrali psa tropiącego w okolice domu sąsiadki i dali psom do powąchania buty zaginionego. Pies prowadził ich po polach i lasach w okolicy, aż wreszcie zaczął wracać, zrobił kółeczko i zaczął iść w przeciwnym kierunku, zaprowadził ich aż do domu chłopca. Cała ta trasa miała około 10 km i przejście jej zajęło około 2 godzin. Prawdopodobnie Luke wybrał się na długi spacer i jeśli wierzyć psu, to tamtego wieczoru wrócił do domu. Jeśli szedł bez zatrzymywania się, tak jak pies, to powinien dotrzeć z powrotem do domu około godziny 19:15, czyli w chwili, w której mama była w domu sama. Czy to zatem możliwe, że wrócił do domu, pokłócił się z mamą i doszło do wypadku, w wyniku którego chłopak stracił życie? Nie można było tego oczywiście wykluczyć, jednak kolejne działania policji pozwoliły w zasadzie tę tezę wykluczyć. Jednak o tym za chwilę. Istnieje prawdopodobieństwo, że Lukas rzeczywiście wrócił do domu, ale może wszedł do niego, kiedy mama na przykład pojechała na przystanek po brata i w tym czasie Luke zabrał coś z domu. W każdym razie nikt nie widział, jak Luke wrócił do domu tego wieczoru. No jednak w marcu około godziny 19 czy 20 jest już ciemno, więc teoretycznie mógł przejść niezauważony. 19 marca, dzień po zaginięciu Luka, około godziny 12:15 w południe, kobieta o imieniu Stephanie, mieszkająca na farmie w odległości 2 km od domu Trążów, widziała z okna swojego domu, że młody chłopak przebiega przez podwórze jej farmy. Wydawało jej się, jakby ktoś uciekał, próbował się ukryć. Podała też opis tego chłopaka, którego widziała i zgadzał się z tym, który podała sąsiadka widząca Luka poprzedniego dnia, z jednym tylko wyjątkiem. Otóż sąsiadka widziała, że chłopak miał szarą kurtkę, zaś Stephanie widziała chłopaka w bordowej kurtce. I wówczas rodzice Luka powiedzieli, że kurtka, którą miał tamtego dnia na sobie, jest dwustronna i jedna strona rzeczywiście jest szara, natomiast na drugiej stronie jest bordowa. Luke mógł więc zamienić stronę kurtki, jeśli pojawiły się informacje, że zaginął chłopak w szarej kurtce, a on może nie chciał zostać odnaleziony, więc po prostu dla zmylenia poszukiwań mógł założyć ją na drugą stronę. Oczywiście o ile to rzeczywiście był Luke, bo tego też nie możemy być pewni. Kobieta w tamtej chwili nie wiedziała jeszcze o zaginięciu chłopaka, dlatego nie zgłosiła tego od razu na policję. Jednak gdy tylko dowiedziała się o tym zaginięciu, to poinformowała odpowiednie służby. I wówczas policjanci pojawili się na jej farmie z psami tropiącymi i psy od razu wyczuły trop chłopaka i z tego miejsca ruszyły przed siebie i przeszły kilkaset metrów, ciągnąc swoich przewodników, ale w pewnym momencie psy zatrzymały się i zaczęły się kręcić w kółko. Policjanci i grupa poszukiwawcza byli w tamtym momencie przekonani, że Lukas musi być gdzieś obok nich. Natychmiast zaczynają szukać w okolicy. Jednak niestety pomimo poszukiwań trwających kilka godzin nie udało się znaleźć chłopaka, a psy cały czas stały w miejscu. Niestety nie jest powiedziane, czy było to przy jakiejś drodze, na polu, czy też w lesie, dlatego trudno też stwierdzić, co mogło się tam wydarzyć. Być może ktoś rzeczywiście gonił wtedy chłopaka i w tym miejscu go dopadł, wciągnął do jakiegoś samochodu, na jakiś motor może, i dlatego trop tak nagle się urwał. I według przewodnika tamta reakcja psów była dokładnie taka, jak w przypadku sytuacji, kiedy odnajdują się poszukiwane osoby. I tym bardziej zdziwienie policjantów było bardzo duże, że nie udało się znaleźć tego chłopaka tam wtedy w pobliżu. Czy to możliwe, że chłopak się gdzieś ukrył, że nie udało się go znaleźć, choć był blisko policjantów?
I kiedy o tym przeczytałam, to przypomniał mi się film z Saoirse Ronan pod tytułem Nostalgia Anioła i dziewczyna tam zostaje zamordowana przez swojego sąsiada i ten mężczyzna ma taką skrytkę na polu. Tam jest taki właz, który wtapia się w podłoże tego pola. Może to mocno wyimaginowane, ale jakoś tak mi się skojarzyło ta sytuacja właśnie z tym, co przedstawiono we wspomnianym filmie. Pies niby znalazł chłopaka, jednak go tam nie było, no jakby zapadł się pod ziemię. Kilka dni później w nocy na jednej z okolicznych farm dwukrotnie włączyło się w nocy światło. Właściciele tej farmy twierdzą, że tam jest taki czujnik, który włącza się, kiedy na podwórku pojawia się człowiek i jest właśnie ustawiony na takiej wysokości, że reaguje tylko na jakiejś tam odpowiedniej wysokości, że włącza się wyłącznie kiedy pojawia się człowiek, czyli nie mógł to być na przykład jakiś lis czy inne zwierzę, ponieważ byłoby to zwierzę za niskie, nie dosięgnęłoby tego, czujnik jakby go, by go nie wyczuł, nie włączyłoby się to światło. Właściciele pomyśleli zatem, że być może luk pojawił się na ich farmie, szukając schronienia, ponieważ tam znajdowały się stajnie, jakieś schowki i kilka innych budynków gospodarczych. Być może chłopak chciał się po prostu tam przespać, schronić. Było dość zimno, więc policjanci sprawdzili też te wszystkie budynki, a nawet studnię znajdującą się na farmie. Jednak po chłopcu nie było najmniejszego śladu i psy ponownie podjęły tam również trop. Po tym jak powąchały znowu but chłopaka, znowu podjęły tam trop, wyczuły luka, ruszyły przed siebie i doszły nad rzekę. Następnie poszły wzdłuż tej rzeki i ponownie w pewnym momencie trop się urwał gdzieś w okolicy jednego z lasów. 48 godzin po zaginięciu do mamy Luka zadzwoniła pewna młoda dziewczyna. Powiedziała, że usłyszała w autobusie rozmowę młodych chłopaków, którzy twierdzili, że za zaginięciem Luka stoi niejaki Fabien i policjanci natychmiast udali się pod adres tego człowieka i przed jego domem zobaczyli na drodze napisane imię Luk oraz narysowaną strzałkę wskazującą na jego dom. Policjanci myśleli, że znajdą chłopaka w środku, weszli do domu. Był tam Fabien. Chłopak, był to dość młody chłopak, bo on mniej więcej rówieśnikiem Luka. Powiedział, że nie wie, gdzie jest Luk. Chłopacy znali się, ale Fabien twierdził, że nie utrzymywali jakichś bliższych relacji. Policja uznała jego zeznania za prawdziwe i stwierdzili, że Fabien nie wie, gdzie przebywa Luk i wykluczyli go z kręgu podejrzanych. Policjanci uznali, że gdyby Luke chciał po prostu uciec, to przebywanie w okolicy domu nie ma jakiegoś większego sensu. Zazwyczaj jeśli nastolatek ucieka z domu, to wyjeżdża jak najdalej, żeby trudno go było znaleźć. Po jakimś czasie wraca do domu, ale początkowo boi się konsekwencji, jednak kiedy głód i chłód dadzą się we znaki, to ci młodzi uciekinierzy wracają do domu, nie zwracając już uwagi na konsekwencje, czy też grożące im z tego tytułu kary nakładane później przez rodziców. Ojciec chłopaka uznał, że być może rzeczywiście Luke przebywa w okolicy, ale z jakiegoś powodu się ukrywa. I z tego względu przygotował jedzenie i zostawił je w lesie z informacją dla Luka, żeby spotkali się na leśnej polanie w miejscu, w którym kiedyś znaleźli dynię. Wiedział, że syn doskonale zna to miejsce i że jeśli odczyta tę wiadomość, to tam przyjdzie. Wskazał też, by spotkali się chyba o godzinie 22:15, o ile dobrze pamiętam. I codziennie, każdego dnia, każdego wieczoru o godzinie 22:15 ojciec przez 30 dni pojawiał się o tej 22:15 w tym wskazanym miejscu. Luke jednak nigdy się tam nie pojawił i po miesiącu ojciec uznał, że to w zasadzie nie ma sensu takie przychodzenie w to miejsce, ponieważ zaczął zdawać sobie sprawę, że to ciągłe wysiadywanie w lesie wpływa negatywnie na jego relacje rodzinne, że on po prostu zaniedbuje dwóch pozostałych synów. Policjanci postanowili przesłuchać również szkolnych kolegów Luka i według rodziców chłopak miał wielu przyjaciół, nie miał żadnych problemów, był radosny i jego życie było w pełni szczęśliwe.
Natomiast od rówieśników policjanci usłyszeli nieco inną historię, ponieważ według kolegów w szkole podstawowej dzieci śmiały się z Luka, bo miał nadwagę i kiedy trochę urósł, wyciągnął się i stał się szczuplejszy, no to te drwiny powiedzmy skończyły się i wówczas poszedł też do szkoły średniej, do liceum Einsteina, no i chłopak myślał, że tam będzie wreszcie czuł się dobrze i że to dokuczanie ma już zupełnie za sobą, ponieważ no po tym jak urósł, był szczuplejszy, wyglądał inaczej. I jednak w liceum również dzieciaki śmiały się z niego, jednak tym razem obiektem ich drwin była głowa chłopca. Otóż czaszka Luka była z tyłu spłaszczona i taka nieco wydłużona i z powodu tego nieco innego kształtu uczniowie zaczęli się naśmiewać. Luke był tym bardzo przygnębiony, bolały go ciągłe drwiny ze strony kolegów. Wiadomo, że chłopak zawsze wszystkim też chętnie pomagał, swoje potrzeby zrzucał na dalszy plan i jest to takie typowe zachowanie osób o bardzo niskim poziomie samooceny. Uważają, że potrzeby innych są ważniejsze od ich własnych potrzeb i być może Luke borykał się właśnie z problemem niskiej samooceny, a być może w grę wchodziła tu nawet depresja. Według policji i grup poszukiwawczych Luke nie popełnił jednak samobójstwa. Oczywiście jego samopoczucie mogłoby go pchnąć do takiego czynu, jednak policjanci nie wierzą, by po tak dokładnych poszukiwaniach nie udało się odnaleźć zwłok chłopca, jeśli rzeczywiście popełniłby samobójstwo. Policjanci sprawdzili rzekę, wszystkie zbiorniki wodne, lasy, pola, łąki, nawet jaskinie czy też dziuple, wszelkie miejsca, gdzie mogłoby się znajdować ewentualnie ciało lub gdzie chłopak mógłby się ukrywać. Ale jak stwierdzili, zajrzeli pod każdy kamień i nigdzie chłopaka nie znaleźli, dlatego uważają, że gdyby Luke popełnił samobójstwo, to dawno już znaleźliby jego ciało. Chyba, że wyjechał gdzieś daleko i tam popełnił samobójstwo, gdzie rzeczywiście nie sprawdzano. Nie poszukiwano go. Ale wiadomo, że miał przy sobie bardzo niewielką kwotę. Jego oszczędności zostały w domu, on miał przy sobie tylko te 13 euro, które pamiętamy zostały z tych pieniędzy na prezent. Ponadto wierzy się, że Luke był widywany przecież w okolicy, psy łapały jego trop, no czyli musiał przebywać cały czas w okolicy. A może jednak to nie Luke. Nie wiem, czy gdyby na przykład ktoś założył jego ubranie, na przykład, nie wiem, zabójca, to czy psy poszłyby tym tropem? Czy zapach, który na przykład pozostał na kurtce, pozwoliłby na to, by psy poszły za nim? Czy potrzebna jest fizyczna obecność tej osoby? Dajcie znać, jeśli wiecie coś na ten temat, bo ja tego nie wiem. Tydzień po zaginięciu, 25 marca, miejscowi policjanci otrzymali wsparcie od policji z okolicznych komisariatów. Natomiast po dokładnym przesłuchaniu rodziny, znajomych i nauczycieli chłopaka, policjanci doszli do wniosku, że Luke nie pasuje do profilu osoby, która chciałaby uciec z domu. Ponadto fakt, że nie zabrał z domu tych wspomnianych wcześniej pieniędzy, ani też żadnych ubrań na zmianę, to mogło to świadczyć o tym, że nastolatek planował wrócić do domu jeszcze tego samego dnia. Policjanci wykluczyli również, by mógł on zaplanować samobójstwo. Śledztwo prowadzono w kierunku uprowadzenia i ewentualnego pozbawienia wolności lub nawet życia. W każdym razie z całą pewnością według nich w grę wchodził udział osób trzecich. Policjanci sprawdzili spis połączeń z telefonu chłopaka. Oni co prawda nie posiadali jego aparatu, natomiast sprawdzili bilingi połączeń wychodzących. Nie znaleźli w nich nic niepokojącego, jednak być może kiedy brat widział go, gdy rozmawiał w ogrodzie, to może ktoś zadzwonił do niego i tego nie dało się sprawdzić, lub wykonywał połączenie na przykład za pomocą WhatsAppa lub jakiejś innej aplikacji, przez co po prostu policjanci nie dotarli do informacji, z kim mógł się kontaktować chłopak przed wyjściem z domu, a wiele wskazuje na to, że mógł się po prostu z kimś umówić. Może miał w telefonie jakąś aplikację do poznawania osób,
Może ktoś go zwabił i wykorzystał, a rodzina nawet nie wie, że korzystał z czegoś takiego w telefonie, ponieważ no, w komputerze czy w tablecie nie było żadnych śladów po jakiejś podejrzanej aktywności chłopaka w internecie. Nic policjantów nie zaniepokoiło. Policji udało się natomiast odczytać prywatne wiadomości Luka na Snapchacie, które co prawda w aplikacji są kasowane bardzo szybko, jednak pozostają one przez jakiś czas na serwerach serwisu, ale sprawdzenie tej aktywności również nie przyniosło żadnych nowych wątków w sprawie. Nie znaleziono również nic ważnego w komputerze chłopaka, w jego zeszytach, notatkach, książkach czy też w tablecie. I mimo dokładnego sprawdzenia pokoju chłopaka, policjanci nadal nie mieli pojęcia, co mogło pchnąć Luka do tego, żeby nie pójść na trening i co mogło doprowadzić do jego zaginięcia. Wyglądało na to, że Luke specjalnie chciał się pozbyć brata. Valentin miał pójść na przystanek jako pierwszy, bo Luke miał czas, by udać się po prostu w innym kierunku, niezauważony przez brata. O tym, że to zaplanował, świadczy fakt, że nie zabrał podstawowych rzeczy, które zawsze zabierał na basen. Oczywiście można brać pod uwagę ewentualność, że zapomniał o tych rzeczach i po wyjściu z domu został uprowadzony przez przypadkową osobę, jednak sądzę, że pierwsza wersja jest zdecydowanie bardziej prawdopodobna. No, przecież był widziany, jak idzie właśnie w przeciwnym kierunku. Poza tym brat widział, że on te rzeczy pakuje, więc musiał je po prostu wypakować po tym, jak Valentin poszedł na przystanek. 19 marca o godzinie 18:30, kiedy prowadzono poszukiwania Luka, jeden ze znajomych rodziców chłopca zauważył, że wolontariusze są obserwowani przez osobę stojącą w pewnej odległości na wzgórzu. Ta osoba miała założony kaptur i trudno było dostrzec twarz. Jednak ubiór wskazywał na to, że mógł to być Luke. Mężczyzna przypuszcza, że był to właśnie zaginiony, dlatego też zrobił zdjęcie tej osobie. Jednak z uwagi na to, że na dworze było już ciemno, to zdjęcie jest bardzo niewyraźne i nie można dostrzec twarzy tej osoby, dlatego trudno stwierdzić, czy był to Luke, czy ktoś inny. Mężczyzna zawołał tego chłopaka, wołał do niego, że nie ma się bać, że zaraz przyjdzie tam do niego na to wzgórze, żeby mu pomóc. Jednak gdy wolontariusze dotarli na to wzgórze, na miejsce, w którym chwilę wcześniej stał ten człowiek, to jego już tam nie było. I czy był to Luke? A może ktoś, kto przebrał się w jego ubranie? W poniedziałek, 23 marca, około godziny 10:30, grupa poszukiwawcza również zobaczyła na wzgórzu osobę, która mogła być zaginionym nastolatkiem. Gdy jednak podeszli w tamto miejsce, po tej osobie znowu nie było żadnego śladu. Ktoś jakby obserwował poszukiwania, a potem uciekał, chował się właśnie przed grupami poszukiwawczymi. Wzgórze to znajdowało się ponad polem, na którym rosły winorośle. Człowiek ten obserwował zarówno właśnie tych ludzi pracujących na polu, jak i właśnie poszukujących zaginionego chłopaka. I tego samego dnia po południu przejeżdżający w sąsiedniej miejscowości motocyklista miał widzieć w okolicy idącego drogą nastolatka. Ten chłopak miał mieć przy sobie plecak czy też torbę odpowiadającą opisowi torby, z którą Luke wyszedł z domu kilka dni wcześniej. I motocyklista twierdzi, że wówczas nie wiedział o tym zaginięciu, dlatego jakoś nie zareagował od razu, tylko gdy dowiedział się o zaginięciu, to skontaktował się z Natalie, czyli mamą Luka, i powiedział jej, że jest pewien, że widział jej syna idącego drogą. Zapamiętał kolor jego kurtki oraz plecaka, ale co ciekawe, powiedział również, że chłopak miał od tyłu spłaszczoną czaszkę. To jest już dość dziwne, ponieważ no, motocyklista musiałby się chłopcu dość dokładnie przyjrzeć, żeby dostrzec taki szczegół. No, myślę, że na tym motorze nie jechał 30 na godzinę, tylko no, trochę szybciej. I takie zauważenie szczegółu, myślę, że no, brzmi dziwnie. A ponadto ta informacja o tej czaszce spłaszczonej od tyłu to nie była powszechnie znana informacja. Ona nie została przekazana w tamtym momencie jeszcze do informacji publicznej i z tego względu Natalie była absolutnie przekonana, że ten młody człowiek widział jej syna.
Świadek nie chciał jednak zgłosić się na policję i to mama zaginionego nastolatka powiadomiła stróżów prawa o tej całej sytuacji. I policjanci zaczęli się przyglądać temu motocykliście, sprawdzili jego dane. Okazało się, że motocyklista miał dość interesującą przeszłość. Był wcześniej karany za jazdę bez prawa jazdy, za włamania i kradzieże. Policjanci postanowili też przeszukać jego dom, sądząc, że może on mieć coś wspólnego z zaginięciem Luka. Tym bardziej, że w czasie jednej z rozmów powiedział też do mamy chłopaka, że marzy o tym, żeby kiedyś zostać płatnym zabójcą. W domu tego potencjalnego świadka policjanci znaleźli cały skład broni palnej. Przeszukali więc też cały dom od góry do dołu, okolice też tego domu, w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów, nie wiem, przetrzymywania Luka, czy też nawet zabójstwa, ale nic takiego nie znaleziono. I w pewnej odległości od domu motocyklisty, nie wiem, czy to jest kilkaset metrów, czy jaka to jest odległość, w każdym razie określa się, że w pewnej odległości, domyślam się, że mogło to być na przykład kilkaset metrów, czy nawet kilometr, to znaleziono taki domek myśliwski. Był to taki domek, w którym myśliwi nocowali, kiedy wybierali się na polowanie. Na ogół on stał pusty, ale po prostu nocowano tam w trakcie tych polowań. W domku tym znaleziono nóż i kilka przedmiotów, które mogły wskazywać na to, że ktoś jeszcze kilka dni temu tam nocował. Nie podano do publicznej wiadomości, dlaczego tak sądzono, ale policja uznała, że w tym domku nocował Luke. Ale tak jak mówię, nie wiadomo, na jakiej podstawie to stwierdzili. Nie wiadomo też, czy on tam przebywał z własnej woli, czy był może tam przetrzymywany. Trudno stwierdzić, ponieważ takich informacji nie ma, a przynajmniej ja do nich nie dotarłam, ale może są gdzieś po francusku w jakichś artykułach napisane, a tak jak mówię, ja nie znam francuskiego, po prostu to, co udało mi się przetłumaczyć, to tutaj jest w filmie. Jeśli coś wiecie też więcej na ten temat, to zostawcie w komentarzu. Policja uważa tego motocyklistę za jednego z głównych podejrzanych, natomiast Natalie, mama chłopca, uważa, że ten chłopak jest niewinny. Ona twierdzi, że rozmawiała z nim twarzą w twarz i że gdyby on kłamał, to ona by to zauważyła, a nic takiego nie dostrzegła. Była przekonana, że ten motocyklista jest wobec niej całkowicie szczery. Jeśli natomiast założymy, że to ten motocyklista na przykład uprowadził Luka, to gdyby go przetrzymywał, to miałby więcej czasu też na dokładne przyjrzenie się też chłopakowi, czy też na zapamiętanie szczegółów dotyczących jego wyglądu, które tak dokładnie przedstawił mamie chłopaka, zwłaszcza jeśli chodzi o kształt jego czaszki. Takie to trochę dziwne dla mnie, że on taki szczegół zapamiętał, jeżeli po prostu mijał chłopaka przez ułamek sekundy. Policjanci pojawili się w tej okolicy, natomiast mimo tego, że tam przeszukiwali dość dokładnie i użyli helikopter i psy tropiące, to ponownie nie udało się Luka odnaleźć. W sobotę 28 marca, 10 dni po zaginięciu, pewien mężczyzna i jego nastoletnia córka mieli widzieć Luka w sklepie w miejscowości oddalonej o 50 km od jego miasteczka. Nazw miast nie będę też wymawiać, bo nawet nie wiem, jak się za to zabrać. Tylko wszystko po prostu zobaczycie na ekranie. I tak jak mówię, tutaj ojciec wraz z córką zobaczyli chłopaka gdzieś tam 50 km dalej w sklepie. Dodam tylko, że w tym sklepie chłopak nie był sam. Był natomiast w towarzystwie kobiety około 45-50-letniej. Jednak być może był to chłopak po prostu podobny do Luka i był w towarzystwie swojej mamy na przykład. Nie można jednak wykluczyć żadnej ewentualności. Ten trop również nie doprowadził co prawda śledczych do rozwiązania, bo nie można było zweryfikować tych zeznań, ponieważ akurat tego dnia w sklepie nie działał monitoring. Natomiast jeśli chodzi o samą tę dziewczynkę i jej ojca, to dziewczynka ta, to nie byli jacyś przypadkowi ludzie, którzy po prostu widzieli Luka gdzieś na jakimś plakacie. Ta dziewczynka znała zaginionego nastolatka, ponieważ ona uczęszczała na te same zajęcia spływania, co on, i oni się po prostu znali. Natomiast w tym sklepie nie rozmawiali ze sobą, ale ona była przekonana, że to był Luke.
Policjanci postanowili sprawdzić też, czy w domu chłopca nie doszło do jakiegoś wypadku lub zabójstwa i w tym celu spryskali pokój Lukasa oraz cały dom luminolem w poszukiwaniu śladów krwi i podobno znaleziono jakieś ślady na wykładzinie w jego pokoju. A dokładniej znajdowały się one przy łóżku Luka. Natomiast policjanci twierdzą, że mogła to być krew lub też jakiś środek chemiczny do czyszczenia na bazie chloru, bo podobnie reaguje. Natomiast wyniki tego badania, które określałyby, czy to były środki chemiczne, czy to była krew, jaka była ilość w ogóle tych śladów, to te wyniki badania nigdy nie zostały upublicznione. Myślę jednak, że gdyby znaleziono jakąś dużą ilość krwi, która mogłaby wskazywać na popełnienie przestępstwa czy też zabójstwa, to pewnie policja lepiej przyjrzałaby się rodzinie i już byłoby o tej sprawie głośno. Oczywiście należy pamiętać o sposobach zabójstwa, w których nie ma praktycznie żadnych śladów, na przykład uduszenie. Rodzice Luka przez kilka lat codziennie wstawali o godzinie 5 rano i jeździli po okolicy w poszukiwaniu swojego syna. Codziennie po godzinie 5 rano wsiadali na rowery i jeździli po okolicy minimum przez godzinę każdego ranka. Jednak nie znaleźli niczego, co mogłoby doprowadzić do rozwiązania sprawy tego naprawdę tajemniczego zaginięcia. Policja robiła naprawdę bardzo dużo w tej sprawie. Sprawdzali dokładnie nagrania z monitoringu na mostach w czasie, kiedy chłopak wyszedł z domu. Między 17.08 a 17.30 przez mosty w okolicy przejechało 8171 samochodów. Policjanci spisali wszystkie numery rejestracyjne, sprawdzili wszystkich kierowców, sprawdzali również wszystkie połączenia telefoniczne, które miały miejsce w miasteczku i tego dnia w okolicy wykonano 1 000 000 połączeń telefonicznych. I też nie wiadomo, na ile dokładnie udało się sprawdzić wszystkich właścicieli telefonów, którzy logowali się w okolicy, ale biorąc pod uwagę tę ogromną liczbę, to może się okazać, że jedno pominięte połączenie lub niedokładne sprawdzenie mogło sprawić, że ktoś odpowiedzialny za zaginięcie nastolatka wymknął się wymiarowi sprawiedliwości. Bo myślę, że on mógł w telefonie mieć aplikację, za pośrednictwem której z kimś się wtedy umówił, albo ten ktoś po prostu do niego sam zadzwonił. W każdym razie sprawdzenie 1 000 000 połączeń to jest chyba niewykonalne. Policjanci sprawdzili też potencjalnych przestępców seksualnych z okolicy i to również nie przyniosło rozwiązania. Jesienią 2015 roku, pół roku po zaginięciu chłopaka, dochodzi do próby uprowadzenia 15-latka w miejscowości oddalonej od jego miasteczka o 50 km. Dwóch mężczyzn próbuje wciągnąć tego nastolatka do vana. Chłopcu na szczęście udaje się uciec. Zapamiętał jednak, że jeden z tych mężczyzn miał na przedramieniu tatuaż. W październiku 2015 roku rodzice Luka otrzymali anonimowy list, w którym autor pisał, że Luke żyje, że ma się dobrze, ale że uciekł od rodziny z własnej woli i nie ma zamiaru do nich wrócić. Po tym liście zaczęły przychodzić następne i ostatni z nich, 11, nadszedł latem 2016 roku. I wówczas policjantom udało się ustalić, kto wysyła te listy, ponieważ mężczyznę nagrała kamera monitoringu w urzędzie pocztowym, kiedy wysyłał jeden z tych listów. I nadawcą okazał się być 57-letni mężczyzna, który nie miał nic wspólnego z zaginięciem Luka. Człowiek ten leczył się psychiatrycznie, był też określany jako mitoman. I za wysyłanie tych listów mężczyznę skazano na rok więzienia. Jeszcze w 2015 roku powstała organizacja, której głównym celem było odnalezienie Luka. Rodzice chłopaka występowali w mediach, udzielali wywiadów, chcieli, żeby o sprawie zaginięcia ich syna było bardzo głośno, by ludzie kojarzyli jego twarz na wypadek, gdyby może kiedyś ktoś go spotkał, to by mógł go po prostu rozpoznać i zgłosić ten fakt na policji. 1 marca 2016 roku, niemal równo rok po zaginięciu nastolatka,
Inny 16-latek, Antoine Zoya, zaginął w podobnych okolicznościach. Chłopak wyszedł z domu o godzinie 13:30 i udał się do pobliskiego sklepu po zapalniczkę i papierosy, o kupienie których poprosiła go mama. Jeśli ktoś z moich widzów mieszka we Francji i wie, czy to możliwe, żeby 16-latkowi sprzedano papierosy, to dajcie znać, bo trochę mnie to też zdziwiło. W każdym razie chłopak wychodzi po te papierosy. Wiadomo, że on przyszedł do sklepu i je kupił razem z zapalniczką, natomiast do domu nie wrócił. Policja łączyła te dwa zaginięcia, obawiając się, że w okolicy może grasować jakiś zabójca lub porywacz chłopców. Być może w grę mogło wchodzić podłoże seksualne. Oba zaginięcia dzieli niemal równy rok oraz stosunkowo niewielka odległość, ponieważ ich miasta znajdowały się w odległości około 65 czy 70 kilometrów. Antoine zaginął również w dość takich dziwnych okolicznościach. Chwilę wcześniej był widziany w sklepie, a potem po prostu zniknął wszystkim z oczu. Jednak 2 października 2018 roku szczątki chłopaka zostały znalezione w lesie nieopodal jego domu. Ciało wisiało na drzewie. Policjanci stwierdzili bezsprzecznie, że było to samobójstwo, i nie stwierdzili też, by w śmierci nastolatka brały udział osoby trzecie. W grudniu 2016 roku, prawie 2 lata po zaginięciu Luka, policja francuska przedstawiła opinii publicznej portret pamięciowy człowieka, który kręcił się koło jego domu w dniu zaginięcia chłopca. Nie udało się go jednak odnaleźć. Nie wiem, dlaczego po tak długim czasie opublikowano ten portret pamięciowy. Zupełnie jakby nie bardzo rozumiem to. A co ciekawe, opis tego mężczyzny właśnie, który gdzieś tam znajdował się w okolicy domu, pasuje do wyglądu jednego z porywaczy, którzy usiłowali wciągnąć do vana innego nastolatka, ale ten chłopak uciekł. I właśnie jeden z tych mężczyzn pasował właśnie idealnie do wyglądu mężczyzny, który kręcił się koło domu Luka w dniu jego zaginięcia. No, tego mężczyznę udało się odnaleźć w październiku 2018 roku, ale nie udało się go w żaden sposób też powiązać z zaginięciem Luka, ani też z próbą uprowadzenia tego drugiego chłopaka. I z tego względu mężczyzna został wypuszczony na wolność. W międzyczasie dochodzi do uprowadzenia z wesela kilkuletniej dziewczynki. Pada ona ofiarą zabójstwa i policjanci sprawdzają, czy jej zabójca nie jest też odpowiedzialny za porwanie Luka. No ale i tym razem nie udaje się połączyć podejrzanego z tą sprawą. W październiku 2018 policjanci zatrzymali mężczyznę, który był widziany w okolicy przystanku autobusowego, z którego Luke miał jechać na basen. Mężczyzna był tam widziany mniej więcej w czasie zaginięcia chłopca. Jemu jednak również nie postawiono żadnych zarzutów, ponieważ, jak wiadomo, Luke nigdy nie dotarł na przystanek autobusowy, w ogóle nie poszedł w tamtą stronę, więc nie miało to nawet sensu, że skoro Luke poszedł w przeciwnym kierunku, to jak ten mężczyzna mógł go tam z okolic przystanku uprowadzić. Matka Luka mówi już teraz głośno o tym, że nie wierzy w to, by było jeszcze możliwe, aby jej syn żył. I jest to naprawdę bardzo smutne. I powiem szczerze, że rzadko kiedy spotykam się z taką sytuacją, gdzie rodzice twierdzą, że nie mają już żadnej nadziei, bo nawet jeżeli mija 20 kilka lat, to rodzina zawsze gdzieś tam ma jakąś taką iskierkę nadziei, a tutaj zdziwiły mnie te słowa matki, ale ludzie są też różni. No i w zasadzie nie ma już więcej żadnych informacji w tej sprawie. Przynajmniej ja nie posiadam. Jak zauważyliście, jest tu sporo tropów, które, jak się okazuje, prowadzą donikąd. Jest jednak naprawdę wiele pytań, na które wciąż nie znamy odpowiedzi. Dlaczego pies wrócił do domu Trążów? Czy Luke przyszedł tam po coś, kiedy matka pojechała po brata? Czy to możliwe, że matka go skrzywdziła? Choć był przecież widziany później przez kilka osób. I czy w zasadzie tą osobą widywaną był rzeczywiście Luke, a może był to ktoś w jego ubraniach? Ciekawa jestem, co sądzicie o wątku motocyklisty pragnącego zostać zabójcą, albo o tych
strzałkach w pobliżu domu kolegi chłopaka. Może warto byłoby przesłuchać zarówno właśnie tego Fabien, tego chłopaka, jak i dziewczyny, która zadzwoniła do mamy zaginionego. Zastanawia mnie też, kim była ta nowa osoba poznana na treningu badmintona dzień przed zaginięciem Luka, bo w zasadzie nie wiem, czy to był jego rówieśnik, czy był to człowiek dorosły, nawet nie wiem, czy to był chłopak, czy dziewczyna, czy ta osoba została przesłuchana, bo z tego, co mówił ojciec, to Luke miał być zachwycony tą nową osobą na zajęciach. Może Luke miał też jakiś fałszywy profil na Facebooku, z którego korzystał na przykład na telefonie i rodzina o tym nie wiedziała, może tam się z kimś kontaktował, no może niekoniecznie Facebook, może jakaś inna aplikacja, no nie wiem, może już powoli randkował, gdzieś tam miał jakąś aplikację też randkową, no nie wiem, no trudno cokolwiek przypuszczać, jeżeli to mogło się odbywać powiedzmy w jego telefonie, a w komputerze nie ma śladu. No jest jeszcze ta kwestia próby uprowadzenia nastolatka, a także sprawa samobójstwa Antoine'a Zoe. Też nic nie wskazywało na to, by Antoine miał chcieć popełnić samobójstwo. Nikt tego nie podejrzewał, a jednak właśnie to okazało się rozwiązaniem tej sprawy. Może Luke też jednak miał już wszystkiego dość. Może to, że był wyśmiewany przez kolegów, nie dawało mu spokoju. Może to doprowadziło do tragedii. Jednak według policji, no gdyby tak było, to ciało już dawno by się znalazło. A może jednak Luke mieszkał w tym domku myśliwskim i przyszedł tam ktoś, kto go skrzywdził? Może był tam przetrzymywany? Dlaczego wyłączył telefon od razu po wyjściu z domu? To jest dla mnie też bardzo zagadkowe. Dlaczego on wychodząc z domu wyłączył telefon? Może odpowiedź jest dość prozaiczna, może ten telefon mu się rozładował, no. Bardzo jestem ciekawa waszych opinii w tej sprawie. Osobiście mam jeden wielki mętlik w głowie i brakuje chyba w tej sprawie kilku takich istotnych elementów, żeby tę układankę poskładać do końca. No najbardziej zastanawia mnie ten motocyklista i skłaniam się ku temu, że on wie więcej niż mówi. Oczywiście wciąż istnieją jakieś szanse na to, że Luke żyje. Tylko skoro lada moment skończy 22 lata, to po co miałby się gdzieś ukrywać? No chyba, że jest przetrzymywany nie z własnej woli. Na końcu powiem wam jeszcze tylko, że Luke w momencie swojego zaginięcia miał 1,65 m wzrostu, miał brązowe włosy, jasnobrązowe, brązowe oczy i był szczupły. Dziś oczywiście może wyglądać zupełnie inaczej. Ale to taki opis, który został podany do publicznej wiadomości w chwili, kiedy zaginął. I to tyle już w tej sprawie. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że pojawił się on jeszcze 18 marca. No jeżeli nie, no to trudno. No bardzo się starałam. Póki co trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć! In the big park in the town. Migrants and children.